A więc będzie to walka numer 5, walka w kategorii senior do 86 kg. Tutaj Jakub Stepiński wywalczył w zeszłym sezonie, w zeszłym roku dwa medale mistrzostw Polski oraz młodzieżowych mistrzostw Polski. To były medale srebrny, brązowy. To były naprawdę bardzo dobre występy. Zapowiada się nam więc tutaj ciekawa walka. Niebieskim narożniku Jakub Stępiński, Robert Winki. Winkę zawalczy w narożniku czerwonym, będzie występował, więc tutaj, tak jak go teraz obserwujemy po prawej stronie naszego ekranu, i reprezentuje klub BKS Red Fighters Jelenia Góra, Imperium Boxing Wałbrzych, tak jak mówiłem, Jakub Stępiński na niebiesko. Ciekawy jestem dyspozycji tego zawodnika po walkach mistrzostw Polski, młodzieżowych mistrzostw Polski na żywo. Nie miałem okazji go jeszcze oglądać. Ciekawy więc jestem tego, w jaki sposób poradzi sobie w tej dyspozycji, której był na turniejach mistrzowskich. Być może jeszcze nie jest, no ale zobaczymy, bo te początki roku zawsze są bardzo różne dla poszczególnych zawodników. Też to bardzo istotne jest, szczególnie że jest to początek przygotowań do różnych turniejów eliminacyjnych, mistrzowskich. Teraz w tej chwili przede wszystkim panowie i panie, które tutaj mieliśmy okazję też oglądać wcześniej, przygotowują się do, tak jak mówiłem, mistrzostw regionalnych, mistrzostw Dolnego Śląska oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, bo mamy też tutaj sporą grupę młodych zawodników. Teraz świetna akcja Stępińskiego. Sędzia wkracza tutaj do walki po tym, jak Robert Winkę łapał swojego rywala, nie dając mu możliwości wyprowadzenia od ciosu. Jest ponownie blisko w zwarciu. Teraz ten cios Stępińskiego ponownie dochodzi do celu bardzo efektownie, bardzo skutecznie, bardzo efektywnie tutaj walczy teraz Jakub w tym starciu ze swoim rywalem. Robert Winkę odczuł te ciosy, teraz tutaj było blisko, odskoczył w ostatniej chwili po tej próbie uderzenia prawym prostym Jakuba Stępińskiego. Jeszcze jedna próba, tutaj kombinacja ciosów, dwa razy lewy, potem szybko poszedł prawy, ale tak na dobrą sprawę nie przyniosło to rezultatu, bo dobrze poradził sobie, pracując tutaj na nogach, Robert Winkę, który odskoczył od Stępińskiego. Teraz tutaj próbował skontrować, jeszcze raz blisko siebie są obaj panowie. Prawy dół tutaj podpowiada szkoleniowiec z narożnika, jak powinien tutaj zareagować przy tej walce, przy tym kolejnych próbach knockoutu, bo też Stępiński lubi właśnie w taki sposób walczyć, zadać jeden konkretny cios, który coś może zmienić. Dobra okazja, niezły pomysł, tutaj na linach trzymał się Robert Winkę. Ten cios Stępińskiego dociera do celu. I jeszcze raz blisko siebie. I w narożniku widzimy tutaj, teraz próbuje uciec Robert Winkę. Taką dość odważną kanonadą ciosów pobiegł do przodu, rzucając się na rywala, no ale to tak naprawdę nie przyniosło żadnego rezultatu. I jeszcze raz blisko siebie Stępiński. Widzimy tutaj dobry cios Winkę, ale też Stępiński szybko na linach trzyma swojego rywala. A więc nic z tego. Jeszcze nie tym razem. O, tutaj niezła próba kontry. Blisko siebie obaj panowie. Sędzia przerywa tym razem tutaj to zwarcie. Jeszcze jedna próba. Świetnie to wygląda. No i koniec pierwszej rundy. Dobrej pierwszej rundy, którą tutaj mieliśmy okazję przed momentem oglądać.
Druga runda tego pojedynku. Zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie Stępiński i Winke, którzy całkiem ciekawie zaprezentowali nam się w tym pierwszym odsłonie tego starcia. Naprawdę to było dobrze poprowadzona walka przez Stępińskiego. Teraz Winke próbuje się tutaj zrewanżować. Blisko w narożniku. Stępiński stara się trzymać swojego rywala blisko, ale też ten, widząc zagrożenie, ucieka. No i próbuje tutaj walczyć cały czas dynamicznie, ruszając się na nogach, pracując tutaj w tym momencie, szukając takiej możliwości, by dojść ewentualnie do szansy na zadanie ciosu. Nic z tego, jeszcze nie tym razem. Chociaż teraz tutaj bardzo ciekawie starał się to zrobić Winke. Jeszcze jeden raz, dobrze Stępiński. Teraz cały czas w narożniku. Trzyma tutaj swojego rywala Jakub Stępiński blisko lin narożnika. No, a ten próbuje uciekać. Próbuje też zadawać takie ciosy kontrujące, które by miały w jakikolwiek sposób zatrzymać tutaj zapędy Stępińskiego. Choć widzimy, że nie zawsze one dochodzą do celu. To też w jakimś tam stopniu utrudnia całą rywalizację, prowadzenie tej walki. Stępiński teraz tutaj nisko, sędzia przerywa walkę. No, ten cios akurat tutaj dotarł do celu, świetnie to wyglądało. Na linach trzymany jest tutaj Robert Winke, jeszcze jedna próba ciosy w korpus, bardzo dobrze to wyglądało, no ale też zaraz potem Jakub odskoczył, dając szansę Robertowi, by ten zadał tych kilka ciosów, tak jak teraz, ten przed momentem, który na pewno Jakub Stępiński odczuł. I to pokazuje mu sędzia, wyżej głowa, nie schodzimy tak nisko. No i pytanie teraz, kto z nich tutaj zachowa na tyle dużo sił, by mieć szansę pokazać rywalowi, jestem w dobrej formie, mogę tutaj zrobić wszystko, niezależnie od tego, która to będzie minuta walki. Trzyma tu Stępiński, dobra, teraz próba. Świetnie doszedł ten cios. No, Robert Winke musi uważać. Jeszcze pewnie jeden, drugi taki raz i kto wie, czy nie będzie to na tyle mocne, że całkowicie zaskoczy go przy tej próbie ciosów. Druga runda za nami. Trzecia runda tego pojedynku, jakże ciekawego pojedynku, jak Stępiński w niemieckim narożniku gra, walczy tutaj przeciwko Robertowi Winke. Ten tu też ma naprawdę kilka świetnych momentów w tej walce, ale nie wszystko też z drugiej strony zawsze perfekcyjnie tutaj też sędzia pokazuje, by nie popełniać tego typu błędów, by mieć po prostu cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje, by ta walka była prowadzona fair i czysto do samego końca. Na razie Stępiński stara się tutaj uderzać, wyprowadza te ciosy to w korpus, to gdzieś pod w głowę, no ale na razie ciężko mu tutaj jednoznacznie też złamać swojego rywala. Ten naprawdę bardzo umiejętnie się broni, wyprowadzając dużo celnych kontr.
No i to też ma wielkie znaczenie dla przebiegu całej walki. Teraz ta próba udana. Stępiński ponownie, ale i Winkę trafia. I w narożniku teraz trzyma Jakuba Stępińskiego. Robert Winkę, dobra. Tutaj cały czas dynamika tej walki. Dużo się dzieje. A takie pojedynki zawsze są bardzo mile oglądane, zapamiętywane. I to jest tak na dobrą sprawę bardzo... chyba najfajniejsza walka jak dotychczas dzisiejszego dnia, którą tutaj oglądamy. Ale też to są zawodnicy doświadczeni. Potrafią naprawdę pokazać się z dobrej strony. Wygrywali nie jeden pojedynek w swojej dotychczasowej karierze. Ten atak Stępińskiego również no, swoje zrobił, choć punktów... No chyba tutaj kilka jednak trzeba będzie mu za tą akcję doliczyć. Niezły pomysł Roberta Winkę na tę walkę. Teraz tutaj kapitalnie doszedł Stępińskiego do narożnika boiska, spychając go. No ale też sędzia natychmiast przerywa pojedynek. Tam osłona na zęby wypadła Robertowi. Trzeba było szybko to naprawić. Dobry cios na głowę, kolejna poprawka na korpus, no i taka kombinacja ciosów daje Stępińskiemu tutaj przewagę na ringu, ale ta odpowiedź również i Roberta chyba doszła do celu, choć tam też był równoległy cios lewy prosty zadany przez Jakuba Stępińskiego. I tak na dobrą sprawę to tak jakby jednocześnie obaj panowie weszli tutaj w kontakt. O proszę, o proszę. No... Robert Winkel liczony, nie jest zadowolony, ale pokazuje, że jest gotowy do tego, by walczyć dalej. Także jeśli tak, to kończymy tutaj ten pojedynek cały czas w gotowości do samego końca, walcząc o to, by dać sobie szansę na efektowne zwycięstwo. Teraz tutaj Winkel zaryzykował, poszedł mocno do przodu. No, wie, że to jest jego jedyna szansa po tym ostatnim liczeniu na to, by wygrać. Wydaje się, że Stępiński to zapunktował na swoją korzyść. Bardzo, bardzo dobry pojedynek. Jednogłośnie na punkty zwycięża Jakub Stępiński i to on na ten moment może cieszyć się z tej wygranej. Gratulujemy serdecznie obu zawodnikom dobrego występu, dobry mecz, dobry pojedynek. Jeszcze tutaj odbiór nagród, no i za moment kolejna walka.